Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Stosunkowo spokojny przebiegu miały święta Bożego Narodzenia w powiecie kutnowskim, ale nie obyło się jednak bez wypadków i nietrzeźwych kierujących. W ciągu trzech świątecznych dni na drogach naszego powiatu doszło do trzech zdarzeń drogowych, niestety z osobami rannymi. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w pierwszy dzień świąt około godziny 12 w miejscowości Leszczynek. Kierujący Fiatem Panda, 56-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia odniósł obrażenia w postaci ogólnych potłuczeń, ma złamane żebra. Ucierpiało również troje pasażerów tego pojazdu, w tym dziewczynka, która lotniczym pogotowiem ratunkowym została przewieziona do jednego z łódzkich szpitali. Drugie zdarzenie miało miejsce 26 grudnia około godziny 17 w Rzychlinie. Kierujący samochodem Opel Corsa, mieszkaniec powiatu gostynińskiego, na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę. W wyniku tego zdarzenia pieszy doznał urazu złamania barku. Kierowca był trzeźwy, natomiast pieszy miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Również w drugi dzień świąt, tym razem na autostradzie, na wysokości miejscowości Krzyżanówek, kierowca Fiata Renault, mieszkaniec powiatu tczewskiego, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, następnie do rowu, zatrzymał się na prawym boku pojazdu. W wyniku tego zdarzenia odniósł ogólne potłuczenia. Mundurowi w okresie świątecznym kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących oraz sposób przewożenia pasażerów. Zwracali również uwagę na pieszych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących noszenia elementów odblaskowych. Podczas tego weekendu policjanci zatrzymali jednego nietrzeźwego kierującego w miejscowości Skuty, mieszkaniec naszego powiatu, 33-latek. Kierował Oplem Astra, miał 2,8 promila alkoholu. Kierowca odpowie również za niestosowanie się do wyroku sądu zakazującego mu prowadzenie wszelkiego rodzaju pojazdów. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W trakcie świąt na szpitalny oddział ratunkowy trafiło ponad 240 osób. Jak mówi rzecznik szpitala Beata Pokojska, najbardziej pracującym dniem okazał się piątek, 23 grudnia. Wtedy to na SOR trafiło 50 osób, głównie ze złamaniami kończyn.
Święta w szpitalnym oddziale ratunkowym upłynęły bardzo pracowicie. 23 marca w związku z warunkami atmosferycznymi na SOR zgłosiło się 50 pacjentów z urazami. Były to przede wszystkim urazy jak złamania kończyn, stłuczenia, urazy głowy. W sumie łącznie urazów przez okres świąteczny w naszym szpitalu było 90. Przez okres świąteczny do szpitala trafiło 249 osób, część z nich została hospitalizowana. Natomiast 140 osób były to przypadki ambulatoryjne. Były to przypadki z bólami brzucha, z bólami w klatce piersiowej. Można, jeżeli chodzi o przypadki bólów brzucha, no może część osób było po przejedzeniu się ze względu na święta, jakie mamy. 109 to były osoby, które zostały hospitalizowane. Nie było raczej przypadków, jeżeli chodzi o zatrucia alkoholowe. Tegoroczny Sylwester zbliża się wielkimi krokami, choć większość osób ma już plany na tę wyjątkową noc, to spora grupa kutnian wciąż zastanawia się, jak spędzić ostatnie godziny 2016 roku. Z pomocą wszystkim niezdecydowanym przychodzą organizatorzy imprez. Ciekawą alternatywą dla miłośników muzyki i tańca będzie Sylwester w Akwaparku Kutno. W tym roku po raz piąty Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie organizuje Sylwestra innego niż wszystkie w Kutnie. Oczywiście Sylwestra w Akwaparku Kutno. Zaczynamy tradycyjnie, tak jak co roku, od godziny 20. Bawić będziemy się do godziny gdzieś około 1:00, 1:30. Oprócz tradycyjnych tańców w wodzie i na zewnątrz nie zabraknie wesołych konkursów, takich jak wyścigi na pontonach, skoki do ananasa czy rzuty do kosza z wody. Podczas tegorocznego Sylwestra w Akwaparku Kutno jedną z atrakcji, a w zasadzie najważniejszą atrakcją będzie koncert zespołu Big Party. Kochałem cię. Na wszystkich oprócz dobrej zabawy czekać będą bezalkoholowe drinki, gorące dania, wyśmienity tort oraz oczywiście lampka szampana i pokaz sztucznych ogni na przywitanie nowego roku. W imieniu dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, wszystkich pracowników MOSIR-u oraz swoim własnym zapraszam na tę niezwykłą zabawę. W tym roku po raz piąty bawimy się wspólnie w Akwaparku Kutno, żegnamy stary, witamy nowy rok, a zaczynamy 31 grudnia, czyli w Sylwestra o godzinie 20. Serdecznie zapraszam do Akwaparku Kutno. Wielkimi krokami zbliża się Sylwester. Możliwości zabawy mamy wiele. Kluby, restauracje, domówki. Sylwestrową noc można spędzić na wiele sposobów. Jak kutnianie zamierzają spędzić Sylwestra w tym roku? O to mieszkańców pytał Marek Gołębiewski. Pomysłów na spędzenie ostatniego dnia roku jak zwykle nie brakuje. Imprezy, wyjazdy, ale również kameralne spotkania. Każdy sposób jest dobry pod warunkiem, że sprawi nam przyjemność. A gdzie w tym roku spędzą Sylwestra mieszkańcy Kutna? W tym roku Sylwestra spędzam w domu z rodziną, z dziećmi. W tamtym roku byliśmy na sali, więc w tym roku tak na spokojnie. Przywitamy nowy rok. Myślę, że będzie szampańska zabawa. Mamy nadzieję taką, że razem z dziećmi spędzimy ten miły czas i będziemy się świetnie bawili. Jaki właśnie dla Ciebie był ten rok? Spokojny. Myślę, że następny będzie też spokojny, więc na razie jesteśmy wszyscy zdrowi, także... A czego byś sobie życzyła na następny rok? Na następny rok czego bym sobie życzyła? Takiego spokoju chyba, zdrowia przede wszystkim. Myślę, że jeżeli będziemy szczęśliwi, to nic do szczęścia więcej nam nie potrzeba. Zdrowie, szczęście, miłość, radość i to wszystko. I praca, żeby była przede wszystkim. O, nie są, w domu siedzą. Do ciepłego łóżeczka. No są. A można powiedzieć jakie? Domówka. A czy jakieś postanowienia na nowy rok? No, dieta. Pewnie w mieszkaniu będziemy z kolegami. Do Poznania, do rodziny się wybieram. A jakieś postanowienie na nowy rok? Co? Znaleźć dobrą pracę. Dla niektórych 31 grudnia jest jednym z ważniejszych w roku, więc dużo wcześniej planują jego przebieg z najmniejszymi detalami. Inni czekają prawie do ostatniej chwili i dopiero decydują się, gdzie i jak spędzić noc sylwestrową.
My również w tym roku będziemy obchodzić Sylwestra pod ratuszem. Osoby, które nie mają jeszcze planów sylwestrowych, mogą spędzić ostatnie chwile mijającego roku na Placu Piłsudskiego, gdzie tradycyjnie odbędzie się Sylwester przed ratuszem. W tym roku organizatorzy przygotowali dla uczestników wyjątkowy pokaz wideomappingu. Tłem dla pokazu będzie budynek Kutnowskiego Urzędu Miasta, który na czas prezentacji stanie się obiektem multimedialnego show. Cała projekcja odbywać się będzie w synchronizacji z muzyką, stanowiącą niezbędne uzupełnienie warstwy plastycznej. Pokazy odbędą się pod ratuszem o godzinie 23.50 oraz o 00.30. Punktualnie o północy rozpocznie się pokaz sztucznych ogni, a władze miasta złożą mieszkańcom życzenia noworoczne. Dodatkowe pokazy wideomappingu odbędą się 1 stycznia co 30 minut od godziny 18 do 21. Producentem mappingu jest firma MediaCraft Dariusz Makaruk. Próżnociąg położniczy oraz ciśnieniomierz jezdny. Ten nowoczesny sprzęt trafił do Kutnowskiego Szpitala. Dzięki niemu kobiety będą czuły się zdecydowanie bardziej komfortowo i bezpiecznie na oddziale położniczo-ginekologicznym. Do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego trafiły kolejne nowoczesne sprzęty medyczne. Tym razem oddział ginekologiczno-położniczy imienia Przyjaźni Holendersko-Polskiej otrzymał specjalistyczny próżnociąg położniczy oraz ciśnieniomierz jezdny. Próżnociąg położniczy służy do skrócenia drugiego okresu porodu w określonych sytuacjach położniczych. W ten sposób można bezpiecznie dokonywać porodu. Pozwoli to nam bezpiecznie urodzić, tak jak powiedziałem, w określonych sytuacjach położniczych, w drugim okresie porodu bezpiecznie urodzić dzieciaczka. Jest o wiele mniej urazowy. Kreszy są metalowe, wiecie panie, jak kreszy wyglądały, tak? Jest to takie metalowe dwie łyżki, które się ściskało główkę i się ciągnęło za tą główkę. Tu się przysysa do główki płodu taki miękką czaszę silikonową i ta za tą czaszę się pociąga. Naśladując ruchy porodowe, zwroty główki, wydobywa się dziecko. Jest bardzo mało urazowy dla matki, bo nie zwiększa objętości główki, bo on jest zakładany tylko na część tutaj, tą przodującą główki i jest miękki. Nie uszkadza tak krocze. Urządzenia zostały w całości sfinansowane przez Fundację SMHO. Na ich uroczystym przekazaniu pojawiła się m.in. delegacja Ruchu Społecznego Radość Macierzyństwa, lekarze, pielęgniarki oraz prezes Kutnowskiego Szpitala Marek Kiełczewski. Przekazuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. W imieniu szpitala oczywiście, ale dziękuję przede wszystkim w imieniu pacjentek. Tak jest, bo to dzięki dla temu sprzętom będą się czuły bardziej komfortowo i bardziej bezpiecznie. Co zresztą znalazło, dzięki takim współpracy z Państwa, znalazło swoje odzwierciedlenie w ostatnim rankingu Bezpieczny Szpital, gdzie znaleźliśmy się w złotej setce. Ale to między dzięki takim inicjatywom również to się odbywa. Także serdecznie dziękuję. Kutnowscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zgonu 3 mężczyzn znalezionych w kamienicy przy ulicy Barlickiego w Rzechlinie. Przybyły na miejsce lekarz wykluczył udział osób trzecich, mogących przyczynić się do śmierci denatów. Ciała zostały zabezpieczone w kutnowskim szpitalu, co było bezpośrednią przyczyną ich śmierci, wyjaśni sekcja zwłok. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 3 mężczyzn z Rzechlina. Ich zwłoki znaleziono w środę w jednej z kamienic. Wczoraj około godziny 11.55 dyżurny kutnowskiej policji otrzymał informację od pracownika pomocy społecznej, że znajduje się w Rzechlinie w kamienicy, chce wejść do swojego podopiecznego. Niestety on nie otwiera drzwi. Interweniujący na miejscu policjanci wezwali straż pożarną, która otworzyła drzwi do mieszkania. W środku policjanci ujawnili dwie osoby, dwóch mężczyzn. Niestety obaj nie żyli. Był to lokator mieszkania oraz jego sąsiad. Następnie policjanci weszli do tego mieszkania sąsiada. Tam ujawnili kolejne trzecie zwłoki. Lekarz stwierdził zgon i wykluczył udział osób trzecich. Ciała zostały zabezpieczone w prosektorium Kutnowskiego Szpitala. Sekcja zwłok pozwoli wyjaśnić, jak doszło do całej tragedii. Kalendarz w 2017 roku układa się korzystnie dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Czeka bowiem bardzo ciekawy układ dni wolnych. Pozwoli to na naprawdę długie weekendy małym kosztem urlopu. Można powiedzieć, że to będzie naprawdę leniwy rok.
Ze względu na brak państwowych świąt oraz specyficzny układ kalendarza najbardziej pracowitym miesiącem w 2017 roku będzie marzec. Czekają nas aż 23 dni pracujące. Najbardziej relaksujące miesiące to kwiecień i grudzień, które dzięki świętom wielkanocnym i Bożego Narodzenia będą mieć zaledwie 19 dni pracy. Pierwszy długi weekend i to bezkosztowo mamy w styczniu. Wprawdzie nowy rok niefortunnie wypada w niedzielę, ale za to 6 stycznia to piątek. 3 dni wolnego bez żadnego urlopu. Prawdziwa gratka to maj. 1 maja w poniedziałek i 3 maja w środę pozwalają na uzyskanie 9 dni wolnych dzięki 3 dniom urlopu. Dobre okazje na 4-dniowy długi weekend to czerwcowe Boże Ciało i sierpniowe w niebo wzięcie. 1 dzień urlopu, a 4 dni wypoczynku. Prawdziwą wisienką na torcie będzie zaś grudzień. 3 dni urlopu pozwolą na aż 10 dni wolnego. W przyszłym roku bardzo ciekawy układ dni wolnych pozwoli na naprawdę długie weekendy. Aż 15 dni wolnych i zaledwie 250 dni pracy w skali roku. Marzena Błaszczyk, która ucierpiała w wypadku samochodowym w pierwszym dniu świąt, pilnie potrzebuje krwi. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu klinicznym w Warszawie przy ulicy Banacha 1A. Krew można oddawać w punkcie krwiodawstwa w szpitalu w Kutnie przy ulicy Kościuszki 52, czynny od 8 do 11, a także w każdym innym punkcie w kraju z dopiską dla Marzeny Błaszczyk. Sztuczne ognie tradycyjnie towarzyszą każdej imprezie sylwestrowej. Puszczając fajerwerki w efektownym stylu, żegnamy stary i witamy nowy rok. Jak odpowiednio przygotować się do tego wieczoru, aby zabawa była udana i bezpieczna? Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i Nowy Rok to czas wyjątkowy. To czas radosnych spotkań rodzinnych oraz hucznych bali, których nieodłącznym elementem są pokazy sztucznych ogni. Niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi prowadzić może do wypadku i skutkować uszkodzeniem ciała. Zadbajmy więc, aby świętowanie Nowego Roku dostarczyło niezapomnianych wrażeń w bezpiecznej atmosferze. Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące fajerwerki. Sztuczne ognie i inne fajerwerki są to elementy dobrej zabawy. Jednak należy pamiętać, aby materiałami pirotechnicznymi nie bawiły się dzieci, jak i osoby dorosłe będące pod wpływem alkoholu. Sprzedaż petard i fajerwerków jest dozwolona tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się dowodem osobistym. Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Petardy, rakiety, baterie, rzymskie ognie, choć służą rozrywce i są powszechnie dostępne, zawierają materiały wybuchowe. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadku. Przypominamy o zasadach zakupów i używania fajerwerków. Kupując fajerwerki lub petardy, zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty. Nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób. Sprawdźmy odznakowanie wyrobów pirotechnicznych. Do amatorskich pokazów używamy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa 1 i 2, ponieważ klasa 3 jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych. Odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Należy używać materiałów pirotechnicznych tylko na dworze. W nocy przejściowe zachmurzenie, temperatura minus 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W dzień słonecznie w całym regionie, temperatura 1 stopień w Kutnie, 3 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W nocy bezchmurnie w całym regionie, temperatura minus 1 stopień w Kutnie, minus 3 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W niedzielę słonecznie w całym regionie, temperatura 1 stopień w Kutnie, 4 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minus 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 996 hektopaskali. W poniedziałek przelotne opady śniegu w całym regionie, temperatura 0 stopni w Kutnie, 4 w Łowiczu i Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 998 hektopaskali.